Chłopcy, to wyjaśnijcie mi, co się wydarzyło. Dyrektor jest oburzony zachowaniem chłopaków. Chce, żeby mu wyjaśnili, dlaczego popychali i wyzywali Marcela. Wygłupy? Jesteś pewien? Marcel, dla ciebie to też były wygłupy? No nie. To co się wydarzyło? I wyjmij ręce z kieszeni. Kolegom nie spodobało się to, że jestem Żydem. Opowiadałem im dzisiaj o swoim pochodzeniu. Naprawdę? Zachowywaliście się w ten sposób dlatego, że Marcel jest Żydem? Chłopcy, jesteście antysemitami? Nie, jesteśmy Polakami, a on nie. A kto ci taki głupotny opowiadał? Mój tata, on nie lubi Żydów. Rozumiem. Porozmawiam z waszymi rodzicami. A wy też jesteście antysemitami? Przecież dużo ludzi nie lubi Żydów. To coś złego? Tak, to coś złego i bardzo niebezpiecznego. Nie słyszeliście nigdy o Holokauście? Naprawdę? Wiecie, jakie to niebezpieczne nienawidzić kogoś ze względu na jego pochodzenie? Chłopcy, no pomyślcie przez chwilę. Zanim Marcel powiedział wam, że jest Żydem, był waszym kolegą, tak? No tak. Lubiliście go? Tak. No właśnie, to co się stało? Stał się innym człowiekiem? Inaczej się zachowuje? Wygląda? No właśnie. Jest mi przykro, ale muszę was ukarać. W tej szkole nie ma miejsca na takie zachowania. A powie pan rodzicom? Oczywiście, zadzwonię do nich, pewnie spotkamy się jutro. I opowiem im o waszym skandalicznym zachowaniu. Zacznę od ciebie. Witek, podaj mi numer telefonu do taty. Byłeś jego przyjacielem. Zachowałeś się okropnie. Dzień dobry, dyrektor Chlebowski. Chciałem z panem się spotkać w sprawie Witka. Tak, jak najszybciej. Świetnie, to zapraszam do mojego gabinetu. Do zobaczenia. Dobrze się składa, twój tata po ciebie przyjechał. A z waszymi rodzicami spotkam się jutro, obiecuję wam. A zanim pójdziecie, pamiętajcie, na godzinę wychowawczą przygotujcie referat na temat historii Żydów w Polsce. Dobrze? Tak jest. Tak. Dobrze. Ty zaczekaj, Witek, na twojego tatę. A z twoimi rodzicami, Marcel, też porozmawiam, powinni wiedzieć, co się dzieje. Idźcie już.